Cześć. Z ciekawym tematem odezwał się do nas Adrian. Posłuchajcie. Siemka. Dzisiaj wyświetliła mi się reklama na TikToku. Przedstawiali okazję do odebrania voucheru na 1000 zł do Adidasa. Nie mam zbytnio czasu się rozpisywać, ale podeślę wam link do filmu na YouTubie, gdzie mnie przekierowało z TikToka. Odebrałam buty z Adidasa za darmo. Jola 20. Z filmu na kanale YouTube o nazwie Jola20 dowiadujemy się, co należy zrobić, aby uzyskać kod rabatowy na 1000 zł do sklepu Adidas. Wchodzimy na stronę promki.one i tam postępujemy zgodnie z instrukcją. Aby uzyskać ten kod, musimy wykonać zadanie, czyli założyć konto w rzekomo bezpłatnym serwisie z wydarzeniami sportowymi. Podajemy tam dane naszej karty płatniczej i następnie po powrocie na stronę promki.one otrzymujemy kod rabatowy. Proste i kuszące? Oczywiście, że tak. Filmik z poradnikiem na YouTubie ma zdecydowanie przeważającą liczbę łapek w górę oraz same pozytywne komentarze od zadowolonych osób, które skorzystały z tych kodów. Najpierw zobaczcie, od kogo pochodzą te komentarze. Większość kont została założona w marcu tego roku. Kilka z nich pochodzi z lutego. Nadal wygląda to wiarygodnie? Postanowiłem poszukać na TikToku filmu, który widział Adrian. Słuchajcie, zamawiam dwie pary butów ze sklepu Adidasa, ale najlepsze jest to, że nie zapłacę za nie nic. Widzicie, mam kod promocyjny na tysiaka. Jeśli chcecie... Znalazłem konto o nazwie Donald Miller TXMF47, które w kilkunastosekundowym nagraniu odsyła do owego filmu na YouTubie. Okazuje się, że konto posiada nagrania z podobnymi akcjami na kody rabatowe na 1000 zł do sklepu temu. Najstarsze są z grudnia ubiegłego roku i odsyłają do poradnika na YouTubie na kanałach Alek200 oraz Asia20. Konto Alek200 już się nie wyświetla, ale na kanale Asia20 mamy film z poradnikiem odebrania kodu rabatowego do sklepu temu, który pojawił się tam 14 marca tego roku. Link pod filmem odnosi nas tym razem do strony promki.pw, który po wpisaniu w przeglądarkę ostrzega nas w następujący sposób. Twoje połączenie z tą witryną nie jest bezpieczne. Nie podawaj żadnych informacji poufnych, takich jak hasła czy dane karty kredytowej w tej witrynie, bo osoby atakujące będą mogły je wykraść. Film ma prawie 5000 wyświetleń i ponownie widoczne są same pozytywne komentarze, ale tym razem większość komentujących kont ma kilkuletni staż. Natomiast stosunek łapek w górę do łapek w dół zdradza nam, że coś tu jest nie tak. Oczywiście przeciętny użytkownik YouTube'a nie widzi ilości łapek w dół i taki film może wydawać się dla niego wiarygodny. Co zrobić, aby przywrócić widoczność łapek w dół? Oglądajcie ten film do końca, to się dowiecie. Teraz wytłumaczę wam, gdzie jest haczyk i co wam grozi po zarejestrowaniu swojej karty płatniczej w rzekomo bezpłatnym serwisie z wydarzeniami sportowymi. Być może część z was już to zauważyła, bo na filmach to widać. Popatrzcie. Serwis jest bezpłatny przez 5 dni i następnie z naszej karty będzie pobierana comiesięczna opłata w wysokości 89 zł. Czy pomimo tego otrzymacie kod promocyjny na 1000 zł? Jak ktoś ma ochotę, to niech sprawdzi. A może ogląda nas ktoś, kto otrzymał taki kod? Co zrobić w sytuacji, gdy podaliśmy dane naszej karty? Można spróbować anulować subskrypcję, ale najbezpieczniej chyba będzie zastrzec kartę w swoim banku i wyrobić nową. A teraz obiecany poradnik, jak przywrócić widoczność łapek w dół na YouTubie. Ja korzystam z wtyczki do przeglądarki Chrome o nazwie Return YouTube Dislike. Zobaczcie, jak to zrobić. Jeśli uważacie pomysł YouTube'a na ukrywanie łapek w dół za zły i sprzyjający między innymi takim manipulacjom, to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu: uwolnić łapki w dół.
oraz jakie waszym zdaniem są inne minusy braku widoczności tych łapek. To by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!